że była Elewa z niego firmą, która eksportowała do tej pory na duże firmy. Dopiero zaczyna Elewa. Ale te duże firmy, które, no nie będę mówił tutaj nazw, bo kamery nagrywają, to nie chodzi o to, żeby kogoś reklamować, oni przywozili z zagranicy i oni mają podpisane kontrakty i oni nie mają wielkiego problemu. Oni biorą z Ukrainy, idą tam na statki i zawożą. Najgorsze mają problem te małe firmy, które skupiły. No, mówiłem o tym, kukurydza po 900 złotych mokro, a za chwilę była po 900 sucha, nie? No tak, no i ta różnica, koszty suszenia, koszty gazu, składowania, one po prostu zostały... Szukamy rozwiązania, mówię dzisiaj przed waszym przyjazdem tutaj miałem spotkanie z firmami w ministerstwie, też myślimy co zrobić, bo jak pomóc, żeby to po pierwsze pomóc firmom, a po drugie, żeby to może wyjechało, żebyście sprzedali to, bo jeżeli macie syroza, no to jest... Kolejny problem. A ile pan ja mam jeszcze pytanie. Wie pan, problem jest tego rodzaju, bo to nie o to chodzi, żeby coś tam komuś obiecać, a później, żeby Polska rzeczywistość okazała się zupełnie inaczej. No, były minister rolnictwa troszkę nas oszukał. My jako rolnika, ale też jako przedsiębiorca, bo jeżeli nas zapewnią, żeby polskie zboże zostało w magazynach i rolnicy nie sprzedawali, to w tej chwili rolnicy sprzedają zboże poniżej kosztów jakichkolwiek upraw, bo ja nie wiem, czy pan minister wie, jakie to były koszty zakupu środków do produkcji roślin poprzez nawozy, chemię, paliwo, gdzie mieliśmy te drogie, no dzięki Bogu teraz paliwo to nie jest, no to te koszty gdzieś tam się zmniejszą, ale ten rok już mamy za zamknięty w wysokich kosztach. I teraz tak, czy porty, no bo ja jestem na bieżąco akurat z portami, no porty w tej chwili nie mają mocy przepustowej, żeby po prostu te zboże wyjechało. Faktycznie. Ale to jest nieprawda. To jest prawda. To jest prawda. Nie, ja też nie chcę tu wymieniać firm, no po prostu odrzut przesuwają nam dostawy. No to wiem, ale... Wie pan, nie wiem, czy pan porty... wie, jednego dnia ponad 800 aut jest na porcie. Jest to są potężne ilości aut, gdzie one nie mogą się mieć na parkingach. I de facto ja nie wiem, no może coś czerwiec pokaże, że to bardziej później się ruszy. W tej chwili maj to jest pod kreską. Znaczy, jeżeli chodzi o porty jeszcze w tej chwili mają możliwości przeładunkowe, mogą jeszcze więcej przeładować. W zeszłym miesiącu udało nam się transportować ponad 700 tysięcy. Tak. To jest dobry wynik, ale porty tak naprawdę, jeżeli dobrze poukłada się, to mogą koło miliona, ponad miliona. No tak, a mamy ponad 4 miliony zapasów. Nie, już w tej chwili nie. Ja się najbardziej martwię tym zbożem, które jest u rolników. No bo tego zboża u rolników, to ja szacuję, to są szacunki, nie? Że jeszcze tam koło 2,5 milionów. To jest jeszcze ten problem duży, bo to jest jakby ta... I tu mówimy bardziej o pszenicy niż o kukurydzy. Bo do kukurydzy mamy trochę więcej czasu, bo żniwa są wrzesień, październik bardziej nawet, nie? Także to mamy trochę więcej czasu. A wracając do tego, co pan mówił... Mi się wydaje, że tak naprawdę to te zboże nie jest policzalne, jakie jest w Polsce w tej chwili. Nie jest policzalne. Ale to są szacunki, nie? Bo to są szacunki, to zawsze są szacunki. Nie? To, że mamy 35 milionów w naszej produkcji, nazwijmy to, nie? Tak. No to naszych plonów, bo jakie to brzmi. No to też są szacunki. To nie jest takie, wie pan, to muszą być pewne szacunki. No, ale mamy większy plon niż mieliśmy. Tak naprawdę tego ukraińskiego zboża wpłynęło tam te 3,5 miliona ton. No to nie jest rzecz największa, bo część przepłynęła przez Polskę, tylko że ono załadowały też te kraje przyścienne, to jest problem. Bo one płynęły ze wszystkimi granicami, nie tylko przez Polskę, które może płynęły. Także to jest... No ja tutaj przed chwilą powiedziałem, bo pan się troszkę spóźnił. Przecież my nie mamy na świecie dużo więcej zboża. No, zawsze te plony były tam, znaczy w tym roku były trochę przez 23. Nie? Ale to nie było nie wiadomo ile, tylko że to po prostu zboże popłynęło inną drogą. Nie? Zamiast przez Morze Czarne popłynęło przez Europę, popłynęło przez nasze kraje. I mało tego, żeby popłynęło przez nasze kraje do głębi, to nie byłoby problemu, a ono zostało. To jest ten problem. I ono załadowało. Oprócz tego naszego 35 milionów, no doszło te nie przyjmijmy 3,5 czy 4 miliona, które zostało u nas i to się zrobi problem. Czy ja wam powiem tak, z moich takich szacunków, to też jest nasz szacunek obserwacji, duże firmy sobie poradzą. U rolników już nie jest tak bardzo źle, bo jeżeli to zostało jeszcze te 2,5 miliona nawet do eksportowania, to jest do załatwienia. Najgorszy problem jest u firmach. Tylko że ja teraz nie mam danych, czy u firm jest pszenica, czy kukurydza. Niech pan powie szczerze. Jest i pszenica i kukurydza. Ale większość kukurydzy. Większość kukurydzy. No ale właśnie. To jest po prostu do weryfikacji, panie ministrze. Bo mamy zakupy, jakie my kupowaliśmy na faktury, jaka była sprzedaż. Tak, tylko, pan, jest to bardzo proste do wyliczenia, jakie firmy poniosły straty. Do tej pory nie było rozporządzenia, żeby firmy nam musiały podawać stany.
firmy prywatne. Tak. Wydałem takie rozporządzenie chyba 2 tygodnie temu i w tej chwili będziemy, no trochę niefajnie to brzmi, ale zmuszać firmy do tego, że będą podały ile mają złożone. No, musimy mieć ten monitor. Kontrolę. Musimy mieć kontrolę, no bo to co się stało pokazuje, że my musimy na tym w jakiś sposób... No, po części będzie to panować. No panować. No tak samo jak i teraz podnieśliśmy tą cenę dla rolników, znaczy tą spłatę, bo chcemy znów zachęcić, bo my mamy dane. Ładnie rosło, ludzie sprzedawali, rolnicy i nagle przez ostatnie 3 dni cyk i to tak o połowę, o 50%. Dzień do dnia, o 50% spadło. Nie przestała być sprzedaż. Zastanawiamy od razu dlaczego. No dlatego, że cena za mała, nie opłaca się. Umowa z Rosją i Ukrainą została przedłużona. Ale w momencie, nie ma, no, 2 dni przed na Matifie rosło, nie? Tam po 2 euro, tak, na tam 4 euro, jak tylko podesał pyk od razu. 10 euro. To jest, kurczę, to są rynki. To nie jest tak, że to się da za to zapłacić. A powiedział pan o tym, że zostaliśmy oszukani. Ja też jestem rolnikiem. Nie wiem. I pan jest rolnikiem, tak. I pan jest firmą. Tak jest. No tak, jak pan jest rolnikiem i firmą, to pan wie, że to jest normalna logika była. Nie trzeba było słuchać żadnego ministra i nikt z nas nie słuchał ministra, tylko była moja normalna logika. Po żniwach jest tanio i dużo. Czekamy, jeżeli mam magazyny, mam gdzie przetrzymać, to czekamy do wiosny. Wszystko jest okej, ale pan minister nastronnictwa Kowalczyk zapewnia. To jest osoba wiarygodna do rolnictwa i dla społeczeństwa polskiego. No nie możemy się oszukiwać. Przekonany w 100%. Teraz tak mówimy, ale jestem przekonany, że pan... No to pan jako myśla, my rolnicy to mamy komu wierzyć. Pan mówił, a nie. Pan nie mówi, ja mówię jako rolnik. Ja w tej chwili się opowiadam, bo rolnictwo jest dla mnie moim konikiem. Nie, pan myślał jako rolnik, jak każdy z nas. Ja też tak zrobiłem. Ja też mogłem sprzedać zboże wcześniej, tylko nie sprzedałem, bo mówię, na wiosnę będzie tańsze. Ja wiem, no oczywiście, że można teraz powiedzieć, że to jest wina stracić kogoś. Stracić kilkaset złotych czy tysięcy, a stracić kilka milionów, to ale, na, tak jak pan mówi teraz, znaczy, panie ministrze, powiem panu tylko tak, jak pan mówi, no damy kredyty 2%, co to jest dla mnie kredyt? Następna kula u nogi. Czy ja ten kredyt muszę spłacić, 2% jest. Ja to muszę spłacić, każda firma to musi spłacić. Ja nie wiem, czy na przykład ministerstwo jest przygotowane na to, że na przykład tylko Elewar dźwignie i skupi wszystkie zboże od okolicznych rolników. No nie jesteśmy w stanie. Wiemy, że nie. No, wiemy. Także wie pan, no tutaj no jest kolejny problem. Gorąca prośba. Tylko, tutaj... że jeszcze wrócę do tego, bo ja tak się ciągle trochę kłócę z wami o to, że to, bo ludzie tak bardzo, bardzo chętnie mówią, no a to wina Kowalczyka, bo powiedział. No. Logika przegrała z wojny. Logiczne było, żeby poczekać do wiosny, bo będzie droższe. Logiczne, zawsze tak jest. I logika przegrała z wojny, proste. No, oczywiście, że możemy mówić, że jestem winien lub ten winien, ale tak naprawdę to każdy z nas... Każdy był się odpowiedzialny no za właśnie, siebie. Rolnicy nawet nie, ale nie odpowiedzialny, to chodziło o logikę. No każdy myślał tak, jak mam... Ja wiem, tylko tak, rzepak mieliśmy. Słowo. Rolnicy nawet jeżeli minister powiedział, że nie będzie, tylko będzie droższa, rolnicy uważali, że nie będzie tańsze. Nie będzie tańsze. I będzie sprzedawał sukcesywnie. Znaczy, dlatego jak mnie teraz, jak mnie no teraz ktoś było, pyta, nie było tego na boku, jak mnie ktoś pyta, co zrobić dalej, no to ja jedyne co mówię, to sprzedajcie teraz, bo jest duża dopłata. A przecież to ja mogę tylko zachęcać, bo rolnik sam podejmuje decyzję. Ja widzę, że rolnicy jeszcze czekają, jeszcze liczą na to, że na Matifie ruszy, nie? Wszyscy czekają na to. I to by naprawdę nam pomogło, gdyby ruszyło. Znaczy, dla mnie to było zbawienie, gdyby teraz poszła cena na odbicie i sprawę mamy jasną, nie? Bo to wiecie, bo to i kosztuje wszystko. Natomiast pamiętajmy o tym, że Matif to nie jest tak naprawdę wyznacznik. Cena na Matifie nie kształtowana jest przez Europę, tylko ona jest kształtowana przez to, co się dzieje w okrębie Morza Czarnego. Została podpisana umowa zbożowa, to był taki dwa przykłady. Została podpisana teraz umowa zbożowa 17 pomiędzy Rosją, Ukrainą i Turcją. Pszenica minus 9, minus 10 euro. 1 listopada, kiedy mieliśmy święto zmarłych, tam taka pojawił się komunikat, że Rosja nie będzie chciała przedłużyć tej umowy. Poszło 12 euro do przodu. My jesteśmy uzależnieni od tego. Najlepszy przykład, ja panu powiem tak, najlepszy przykład. Wybuchła wojna na Ukrainie 22 lutego zeszłego roku. I cena nagle zaczęła pójść w górę. Dlaczego? Ponieważ cały basen Morza Czarnego został zablokowany. W maju cena była rekordowa na pszenicy, bo ona na Matifie sięgała blisko 1900 zł. Taka była mniej więcej cena. Natomiast kiedy podpisana została pierwsza umowa złożona pomiędzy Rosją, Ukrainą a Turcją? 17 lipca, czyli w okresie, kiedy są żniwa. W momencie podpisania tej umowy wszystko zaczęło spadać. Tak naprawdę wszyscy się martwimy, co będzie, jak przyjdzie nowa żniwa, nie? Przyjdzie nowy sezon. A ja jeszcze panu powiem, a Rosja dodatkowo
sprzedaje dzisiaj po cenach zupełnie nierynkowych. Po cenach poniższych. Ale my nie możemy się jako rolnicy polscy przywiązywać i brać pod uwagę uprawy zbóż na Ukrainie czy na Rosji. Ale to nie chodzi o mamy tutaj swoje, też tylko, mamy swoje koszty, mamy swoje jakieś restrykcje poprzez wytyczne Unii i tu u nas po prostu generują to koszty. Ale wie pan rozmawia z rolnikiem. Niech pan powie, ile koszty uprawy przyniósł dzisiaj? No, niech pan powie. 4,5 tysiąca. 4,5 tysiąca. Ile pan dostaje dopłaty do hektara? 3,25. A jeszcze do tego nawozu 500 zł. I jeszcze do tego doliczę. Panie ministrze, to ja zadam panu jedno pytanie, jeśli nie, mogę, bo... tak żartobliwie. Byliśmy w Bednarach w 2004 roku, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Ministrem rolnictwa był wtedy pan... Krzysztof Pond z SLD. I on też mi mówił, ile my dostaniemy, jakie my dostaniemy dopłaty. A minimalna cena była 101 euro. Nie rekompensowało to tych dopłat poprzez te ceny. Także wy pan. Żeby pan wiedział. Olejniczek, Krzysztof Olejniczek, bo wtedy mi Olejniczek. Olejniczek to nie Krzysztof. Olejniczek, nie Wojciech. Wojciech Olejniczek. Ja tylko chcę panu pokazać, że my jako państwo też byśmy nie chcieli dopłaty. Myśmy chcieli, żeby on się opłacało. I proste było. Nie, znaczy, dokładnie. No tylko pokazuję teraz, bo bardzo często pan powiedział, że jakie koszty. No ja wiem, no ja nawet liczę, że koszty są wyższe. Pan powiedział 4,5, ja nawet liczę 5 tysięcy. No to jeżeli 3 tysiące dopłacimy i jeszcze pan sprzeda to co zostaje, nawet po 800 zł, no to jeżeli 5 ton razy 8, 40. No to ma pan dopłat 3 tysiące plus 4 tysiące, to już ma pan 7 tysięcy, a koszty 5 tysięcy. Także na tą chwilę nie jest źle, żeby tylko sprzedać, żebyśmy na żniwa nie zostali, bo wtedy będzie problem. No wtedy będzie problem. Nie jeszcze wie pan, za koniec jeszcze firmy, to jeszcze się zastanawiam, ale to jest takie tylko pytanie, nie? Żeby to nie był jakiś zarzut. Czemu nie korzystamy z tych, znaczy nie doliczamy do ceny tego transportowego do portu? Tam jest, no od was będzie chyba 200 zł. No właśnie. Ale ma być. Ono będzie, no ale u nas jak jest, to jest, no to jest powiedziane, to już jest. I właśnie już powinno być moim zdaniem o ten, no może nie 200, ale ileś tam złotych drożej do tony u was, dlatego że dostaniecie transport, wy nie tak dostaniecie. Bo ja pan powiem, dlaczego to pytam. Rolnicy ze Szczecina ciągle mnie naciskają, bo ja mam z nimi kontakt, z tymi protestującymi, żeby nie płacić firmom, bo oni i tak nie podnoszą ceny. No bo wy dostajecie do każdej tony 200 zł, nie? Nie, ja wiem, tylko jeśli to wejdzie. Wejdzie, no. Panie, jeśli to wejdzie, to faktycznie tak, no to trzeba... No to wtedy by trzeba było rolnikom oddać. Dobra. Ale to jest tak, jak tutaj pan mówił, no wszyscy się opierają o giełdzie, giełda no, matki. To chodzi. Ja wiem, żeby nie było tak, że to jakiś zarzut do was. To jest takie, no znowu, ja szukam logiki w tym wszystkim, nie? Szukam jakichś powiązania, szukam jakichś rozwiązań, żeby to było. Ja naprawdę mam problem z rolnikami ze Szczecina, bo oni mi ciągle mówią, na każdym ze spotkań, że nie dawać transportowcom, bo, znaczy do firmom, bo one i tak nie podwyższają tych cen. Nie? Że i tak nie doliczają. Chyba najważniejsze jest to, że tutaj rząd ministerstwo reaguje. No. Nie, to tak. Kryzys, no, tak. I zostały. Myśli pan, że byśmy chcieli tego kryzysu? No na pewno. Wie pan, ile włosów. No właśnie. To przyszło i dopłaty do uprawy, i dopłaty do paliwa, co też przecież paliwo wzrosło. Tak. I dopłaty do nawozu. Do nawozu. Wie pan, ile do nawozu zaraz będzie kosztować państwo? 4, znaczy tyle jest zaplanowane, nie? Bo to jeszcze nie wiadomo, czy wszyscy złożą i tak dalej. Tak. 4,7 miliarda. No, ceny nawozów były astronomiczne. No właśnie. Ale to tyle dopłat będzie do nawozu. No to jest tylko 500 zł. Tylko 500 zł, no do, ale do hektara, nie? No to też wie pan, ile pan sieje nawozu? No wie pan, ja jestem rolnikiem, także. 300 kilo? Nie, no wiem. No trochę więcej. No. A zależy, jakie w zależności za ile kupił jest. No. Jak zapłacił po przeszło 4 tysiące, to te 500 zł to tak będzie. Jeszcze to nie jest sprawiedliwe, panie ministrze. To też nie jest sprawiedliwe do 50 hektarów. Co? To też nie jest sprawiedliwe do 50 hektarów. A pewnie pan jest? 300. No, 300. Ale przedtem było do 50. Ale jest do 300. No widzi pan, ile zmian. Dopłaty do zboża też do 300. Tak. I to jeszcze ma, do pierwszy z 300, to znaczy jak ma 350, to dostanie do pan do 300. Nie? Także do tego jeszcze do nawozu do 300. Do tego jeszcze spółdzielnie włączyliśmy teraz, nie? Bo nie były spółdzielnie. Dopłata nie paliwowa. Bo dopłata paliwowa. W zeszłym roku była złotówka, teraz dwa. No to jest nie, to jest dużo. 100%. No to jest, tak. Słuchajcie, naprawdę
Ja wiem o tym, że to nie chodzi o to, żeby ja się tu chwalił, nie, bo to nie w tym rzecz. Tylko pokazujemy, że reagujemy, że jesteśmy. Ja wiem o tym, że wy macie problem, no, firmy mają problem, rolnicy mają problem. No, wszyscy mamy problem, no, my też mamy problem. No. Dzisiaj też no, miałem spotkanie z tymi firmami, to powiem, no z takim jak pan, no, to jak, no, jak człowiek tego słucha, no to aż no, ciary po polecach, nie? 40 milionów strat firma, nie? 30 lat funkcjonuje firma i to gdzieś tutaj z tego terenu nawet chyba, bo on mówi, że z Mazowsza, może tam bliżej gdzieś w Warszawie. Mówi, że 30 lat funkcjonuje i mówi, no w tej chwili bliski upadku. Bliski upadku, bo stracił 40 milionów na... Plus jeszcze dopłaty do kredytu. Przecież to pan wie, jak to podnieść, jak wygląda dzisiaj, ile tam dopłaca, jakieś koszty pieniądze. No ale też, My też podpowiedzcie mi, co powinniśmy zrobić, żeby takim właśnie firmom pomóc, żeby one po pierwsze sprzedały zboże, a po drugie nie upadły. Nie, ja uważam, że naprawdę takie sprawiedliwe to by było, jeżeli to było w jakiś tam sposób zrekompensowane poprzez zakup faktur, czyli zakup jaki był do sprzedaży i stosunek ten wyrównany. I tutaj uważam, żeby nikt nikogo nie oszukał, bo jest pełna księgowość, duże te wszystkie firmy. Tak, ja suszę. No bo tam była też kukurydze, spotkanie, rzepak. Żeby dopłacić do suszenia. No tak, ale absurdem też jest, no w tej chwili wie pan, rzepak był kupowany tak jak ja kupowałem żniwa po 3200-3300. Ostatnia faktura, którą zamykałem przez firmę, która była no, na duży też podmiot, nie chcę tutaj wymieniać nazwy, 1850 zł. No to, no to są potężne, wie pan, to jest prawie 3 miliony stopy na samym rzepaku. No i pan powiedział szczerze, jak dzisiaj był zakupany? Mamy spadek. Od 3 dni, tak naprawdę od początku tygodnia jest spadek mimo wprowadzonych dopłat. Zastanawiam się, że jednak chyba mało jeszcze informujemy ludzi, bo nawet od dzisiaj, to pan powiedział, nie? Że do 50, przecież to już jest zmieniona. Że dopłaty do 3000. Nie mają rolnicy czasu słuchać telewizji, żeby... Natomiast ważna rzecz... Ja panu powiem, że ja się spotykałem z rolnikami, z tymi ze Szczecina, no, z całej Polski, z protestującymi online. I bardzo fajnie, jak rolnik z ciągnika ze mną się kontaktuje i normalnie rozmawia ze mną. Natomiast ważna rzecz, tak jak pan, pewnie pan nie skupuje dzisiaj pszenżyta jęczmienia. Akurat nie, bo jestem tak zasypany, że nie mogę wynieść pszenicy na port. Tak. Ale ma pan pszenicę też? Mam. Ale ma pan pełną? Tak? Pełno. Jakie magazyny? Ja mam pojemność 3000 ton. 3000, to jeszcze nie jest to dużo, no, ale no, zawsze są. A skupował pan pszenżyto, jęczmień? Tak, kupowałem. Bo dzisiaj też ale w tej chwili podmiotów skupowych. No tak, ale panie ministrze, u nas nie ma hodowli. Hodowla została, wie pan, zatracona. Ale w całej Polsce, nie u no tak, no, ja mówię jako Polsce, nie no ma tak, hodowli, nie ma, po prostu została wyniszczona. Te restrykcje, które zostały wprowadzone i tak jak nas dojechał tutaj inspekcja weterynaryjna, no to powiem panu, że jako hodowcy... Ale mówię o świniach. No tak, o świniach. Dokładnie, no to wie pan, no to jest w ogóle, znaczy, to jest bioasekuracja, to w ogóle to jest dramat, wie pan, nikt o tym nie mówi, my jesteśmy uzależnieni, wie pan tutaj mówi o Matifie, de facto Matif i Matifem, ale my jesteśmy uzależnieni, my jako polska gospodarka, to powiem panu szczerze, jesteśmy uzależnieni trzoda od Niemczech. Co to nas obchodzi? Od Holandii. Prosia, ale ceny mamy niemieckie na tym. No i teraz, no to my jesteśmy... No tak, no ale no my nie możemy tak patrzeć, ja uważam, no to jest no, po prostu... Znaczy, dlatego my stawiamy teraz na no, próbowanie odbudowy hodowli w Polsce. Ja to mówię szeroko hodowli, nie tylko trzody krewnej, ale szeroko. No, gdybyśmy mieli hodowlę lepiej rozwiniętą, no to by było... Ale tutaj jest kamyczek trochę do naszego środowiska rolniczego. No zboże jest dużo łatwiej. Każdy od tej hodowli, a to dojenie krów codzienne, to problem, a zboże zaś jest łatwiej. I to też jest trochę nasza wina, rolników, nie? Tylko wie pan, młodych nie ma. Jak wytnie się młodych gospodarzy i im się nie poda ręki, to po prostu my zetniemy sobie gałąź, na której siedzimy. Poprzez te wszystkie kontrole, poprzez jakieś niepotrzebne instytucje, które po prostu rzucają... Brak możliwości inwestycji, inwestowania, nie? Bo wszystko jest niepewne, teraz, prawda? Postawić teraz chlewnię jakąkolwiek, no to... 5 milionów. A to jeśli chodzi o 5 milionów, a zgody 4 lata. No, sąsiedzi, no to jest w ogóle absurd. No to są problemy, które... Sprzęt jest bardzo drogi w tej chwili, no i to jest, to wszystko zamyka się. Także no tutaj to jest, ja uważam, że naprawdę duży problem, że... No dlatego jest najlepiej w tym ekoschematach takich, które są krytykowane w nowym planie strategicznym, tam jest postawione na hodowlę bardziej.
za dobrostan płacone, za to, to tego nie było do tej pory. Nie? To jest też postawione tak trochę na nasz trochę. Postawione jest, żeby ruszyć tą zachętę, żeby ruszyć tą hodowlę w Polsce. Bo to nie mielibyśmy problemów dzisiaj ze zbożem. No bo ja mówię, no, tak naprawdę te 3,5 miliona, które przyjechały z Ukrainy do nas, to nie byłoby problemem, gdybyśmy mieli skarmione. Skarmione, nie? A to jest problem. No dobrze panowie, no cóż, no ja dziękuję za tę informację. Ja przyjechałem tak naprawdę trochę poznać informacje no tutaj, uważaj, jak to wygląda. Tu lepiej widać. Przyjechałem tutaj dla was zobaczyć. No martwię się tym, co pan prezes powiedział, że spada. Ja myślałem, że jak podamy tą informację o 3000, to znaczy... Niestety spada. Ale to, znaczy... to może zostawicie miejsce na... No to powiedzcie mi, co zrobić, żeby zachęcić was do tego sprzedawcy. Jeżeli 3000 na hektar... Jak ja sprzedałem do portu... Wie pan, panie ministrze, jeszcze ja powiem może coś. Jest taka informacja, że może rolnicy czekają, że zostanie ogłoszona jakaś tam klęska suszy w Europie, Francja, Niemcy, ale to nie czerwiec. No tak, i może to spowoduje gdzieś tam jeszcze wyższe ceny. I kto teraz po prostu jeszcze wytrzymał, to jeszcze może i wytrzyma ten miesiąc czy trzy tygodnie. Ale panowie... I to po prostu, to jest takie na ostatni gwizdek. Znaczy tak, może macie trochę racji, ale ja się boję jednej rzeczy. Przyjdzie lipiec i wtedy będzie płacz, bo nie idzie wysypać. No tak. To już jest taka na krawędzi. Nie. I my powinniśmy patrzeć do przodu, nie? Powinniśmy już przewidywać trochę do przodu. Nie w zeszłe żniwa, tylko w poprzednie. Czerwiec, gorący, tak, który jak piekarnik zafunkcjonował, wiatr. Pszenica co straciła? Gęstość. I wtedy... Także to tutaj to nigdy nie wiadomo, co się stanie. Ja właśnie o tym mówię, że może rolnicy czekają na to, że taka sytuacja zostanie... Wiemy o tym, że Hiszpania w tej chwili już tam... Ale to jest tak naprawdę...